Witam Was, moi kochani, bardzo bardzo serdecznie po raz kolejny na kanale WETO. Mikołaj Myśliwiec z tej strony i witam w kolejnym odcinku z serii news, czyli serii poświęconej ciekawym, ale przede wszystkim istotnym informacjom, szczególnie z ostatnich dni. Ale dzisiaj będzie to troszeczkę szerzej ujęte, ponieważ chciałbym powiedzieć o czterech rzeczach. Po pierwsze, rząd łasi się na naszą gotówkę. Po drugie, o czym już być może obserwatorzy rynku doskonale wiedzą, od 1 stycznia wzrosła płaca minimalna, a w związku z tym, i to jest news trzeci, wzrasta składka ZUS. Kwestia czwarta. Niezauważenie przeszedł nam koło nosa kolejny etap zadłużania aparatu państwa. Zadłużania, tak, no zadłużania skarbu państwa, zadłużania nas jako. Obywateli tego państwa, i o tym też powiem. A na końcu jedna informacja, niespodzianka. Także zapraszam do oglądania. Moi drodzy, zaczynając od, yy, od początku, czyli od tego, od czego się powinno zaczynać, przekieruję Waszą uwagę od razu na stronę weto.media, gdzie znajdziecie. Znajdziecie artykuł o tym, o czym teraz właśnie powiem, mianowicie minister finansów mówi tak, nie jest źle, wyciągnijcie pieniądze i wydawajcie. To jest oczywiście parafraza. Yy, ja dlatego przejdę też na stronę Radia Z, dla którego to pan Tadeusz Kościński, minister finansów, nasz ukochany, udzielił wywiadu. Możecie sobie tego wywiadu posłuchać. W ogóle jak ja słucham tego człowieka, to mi po prostu yy, się skórka na rękach staje, jakby bez komentarza po prostu chciałbym Wam puścić kawałeczek. Jak są niskie stopy, jak są niskie stopy procentowe, to nie ma takiego dużego potrzeby żeby wyciągnąć tą gotówkę spod materaca i włożyć do banku. Ja walczę z tym cały czas, bo oczywiście gotówka to nie, to nie, wkład, nie, nie wnosi nic do polskiej gospodarki. To jest, to jest kosztem, więc oczywiście zachęcam wszystkich, żeby tę gotówkę wyciągnąć i włożyć do banku. Bo... Już nie będę tego dalej puszczał, tam jest jeszcze na końcu informacja o tym, że tak naprawdę mimo, że tam był spadek PKB 8-9%, to tak naprawdę potem było odbicie i jest gdzieś tam koło minus 3%, więc nie jest tak źle, Polacy nie tracą pracy. Niech tę gotówkę wyciągają z pomnateraca i wpłacają do banków, bo to będzie nakręcać gospodarkę, będzie można udzielać kredytów i tak dalej. No, mam nadzieję, że włączył się Wam teraz patriotyzm i że machniecie ręką na to, a gotówka, na co nam, nam gotówka? Domu, czy, czy gdzieś tam wpłacę do banku, nawet jeżeli będę tracił na tych lokatach, bo oprocentowanie jest bliskie zeru. Bo przecież nasz minister potrzebuje gotówki. No cóż, to, to są właśnie nasi rządzący. E, nie jest tak źle, ludzie nie tracą pracy. Zacznijmy te pieniądze wyciągać, używać na konsumpcję. Jak bardzo, jak daleko oderwanym od rzeczywistości można jeszcze być? Weźcie mi to, błagam, wytłumaczcie. Ale idźmy dalej, idźmy dalej. No właśnie, jak widać według rządzących, nie jest to tak źle, bo to i obserwatorzy, czy przedsiębiorcy na pewno nie umknęło to waszej uwadze. Ale warto, myślę, powiedzieć to jeszcze raz. Od 1 stycznia wzrosła płaca minimalna z, dwóch, z 2600 zł fałszywego brutto do 2800 zł fałszywego brutto. Dlaczego mówię fałszywego brutto? No bo yy, chyba nie jest to yy, tajemnicą dla was, że... Wynagrodzenie brutto załóżmy 2800 zł i robię to na kalkulatorze wynagrodzeń. To fałszywe brutto. To w rzeczywistości prawdziwe brutto w wysokości 3370 prawie 4 zł. Czego oczywiście na umowie o pracę nie będzie widać, czemu to już tylko Bóg jeden raczy wiedzieć, dlaczego tak ustawodawca to pomyślał, ale Realnie kwota, yy, płaca minimalna wzrosła do 3373 zł. No bo przecież w gospodarce jest dobrze, prawda? Przedsiębiorcy plajtują, nie mogą pracować, mają zakaz, ale pracownikowi trzeba będzie zapłacić o te 200 zł więcej. Nawet jeżeli tych przychodów nie ma. No cóż, to jest nasz, logika naszych rządzących. Nowa wyższa płaca minimalna 2021 rok. Tak, zarastają stawki godzinowe. I w związku z tym, i tu przechodzę do trzeciej informacji, wzrost składek ZUS, bo składki ZUS przecież powiązane są właśnie z kwotą minimalną, z kwotą minimalną wynagrodzenia. Rośnie minimalne wynagrodzenie, rośnie składka ZUS. Nieważne, czy gospodarka spada, czy nie wiem, PKB rośnie, czy nie rośnie, rośnie ustalana ustawą składka, przepraszam. Stawka minimalna rośnie też ZUS. No i nie inaczej jest w 2021 roku. Nie interesuje to rządzących, że mieliśmy potężną recesję spowodowaną działaniami rządu. Składka ZUS i tak wzrosła. Na szczęście nie był to wzrost tak duży jak w zeszłym roku, bo wzrósł tym razem o 26 zł. W zeszłym roku to było ponad 100 zł. Najwięcej wzrosła składka zdrowotna, bo ponad 7% wzrostu. To jest już teraz prawie 400 zł po samej składki zdrowotnej, nie wiem na co to idzie, powiem szczerze, ja przez lata opłacałem ZUS, ponieważ prowadziłem jednoosobową działalność gospodarczą i płaciłem ostatnio jeszcze w zeszłym, w zeszłym roku 350 zł, do lekarza dostać się oczywiście nie sposób, teraz opłacam prywatne ubezpieczenie za 49 zł i czekam naj, najdłużej do specjalisty może tydzień, jak to jest możliwe? Myślę, że nie muszę Wam tłumaczyć. Wolny rynek versus etatyzm. No więc mamy podwyżkę płacy minimalnej i podwyżkę zUS-u po raz kolejny, bez zwracania uwagi na jakiekolwiek skutki recesji. To jest nasz rząd. Ale to są i tak wszystko drobniaki w porównaniu z tym, co się dzieje ciągle w Narodowym Banku Polskim, czy w ogóle w instytucjach aparatu państwa, które zadłużają nasze. Nasze państwo i też nas pośrednio, bo oto. I prawdopodobnie to umknęło uwadze wszystkich, bo to się dzieje już tak niepostrzeżenie, że nawet nie wiadomo kiedy. Ale ja obserwuję stronę Narodowego Banku Polskiego i ostatnio zauważyłem komunikat wyniki przetargu strukturalnej operacji Outright Buy przeprowadzonej w dniu 20 stycznia 2021 roku, czyli w zeszłym tygodniu. Bo dzisiaj yy, oglądacie to prawdopodobnie w poniedziałek. Poniedziałek 25 stycznia. Moi drodzy, czym są te operacje Outright Buy? To jest po prostu skupowanie obligacji z rynku przez Narodowy Bank Polski. Jeśli chcecie szerzej o tym się dowiedzieć, to pamiętam, że opowiadałem o tych operacjach w odcinku Jak NBP ingeruje w rynek, więc tam was, tam was odsyłam. A wracając do tych operacji, no i przechodząc do wyników tego przetargu, Narodowy Bank Polski w dniu 20 stycznia. Zakupił obligacji na. To są kwoty. To są podane kwoty w milionach złotych. Zakupił na półtora miliarda złotych około. Półtora miliarda złotych. A to są obligacje różnych instytucji państwowych. Więc to jest po prostu nowy dług wykreowany. I o tyle. A nawet nie tyle. O tyle, tyle długu skupił Narodowy Bank Polski. Przykładowo weźmy jakiś, jakąś obligację. Sprawdźmy. Co to jest? Wklejam. O, PFR wyemituje dziś 7-letnie obligacje, czyli Polski Fundusz Rozwoju, wyemituje 7-letnie obligacje w kwocie 5 miliardów 250 milionów złotych, z których część skupił Narodowy Bank Polski. Oi drodzy, 5 miliardów ponad złotych wyemitował PFR raptem parę dni temu. O tyle, Wzrósł, wzrosło zadłużenie aparatu państwa. Tak po prostu 5 miliardów, cyk! To jest 5 miliardów złotych dla nas. Dla PFR-u czy dla Narodowego Banku Polskiego środa. Także, jak widać, zadłużenie aparatu państwa, zadłużenie skarbu no może nie skarbu państwa, ale w ogóle naszych finansów publicznych jest y, ciągle. Mm, Ciągle się to odbywa i widać, że 2021 rok nie będzie tutaj lepszy od 2020. Narodowy Bank Polski dalej skupuje, więc no jeżeli zastanawiałeś się przedsiębiorco, na co ministrowi finansów twoja gotówka, którą trzymasz pod materacem, żeby wpłacać je do banku, no to już wiesz, prywaciarzu, badelarzu, kułaku, Wyciągaj gotówkę spod materaca i wpłacaj do banków. Trzeba przecież zasypywać te dziurę Trzeba przecież pokrywać jakoś te depozyty, obligacje, żeby można było kreować te kredyty czy skupować dług. Twoja gotówka jest im potrzebna. Niech ci się załączy w końcu patriotyzm. Oj, moi drodzy, dobrze. Słuchajcie, to, żeby nie było już tak całkiem na czarno, żeby też jakiś, jakiś pozytywny akcent wprowadzić, to, no właśnie, tu jest ten bonus, o którym wspomniałem. Lockdown. Lockdown cały czas trwa, ale są siły w Polsce, które jednak się temu sprzeciwiają. Oprócz nas, weto, którzy działamy, mam nadzieję, prężnie. Mam nadzieję, że też dodajecie nam animuszu. Ale nie tylko, bo oto zauważyłem ostatnio na stronach yy, w mediach. Konfederacja zbiera podpisy pod ustawą antylockdownową. Zgłosiła ją jako obywatelską inicjatywę ustawodawczą. I faktycznie wszedłem na stronę konfederacji i jest projekt ustawy, bardzo ładnie napisany projekt ustawy, z uzasadnieniem jest wszystko ustawy antylockdownowej. Ustawy, która ma za zadanie, no już nie będę wychodził w szczegóły, każdy może sobie sprawdzić, ale chodzi o zakończenie lockdownu i usunięcie blokowania ludziom możliwości pracy. Bardzo się cieszę, mam nadzieję, że to nie są tylko bójczuczne zapowiedzi, że ojej, tutaj zaraz będzie wielka zbiórka podpisów, a tak naprawdę skończy się na deklaracjach. Bo nawet nie wiem, gdzie można składać te podpisy. Jeżeli ta akcja już ruszyła i wiecie, gdzie można wesprzeć, złożyć swój podpis, to śmiało dajcie znać w komentarzu. jak chętnie się tam udam i wesprę tę akcję. I to była myślę taka wisienka na tym dość niesmacznym, zakalcowatym torcie z tych wcześniejszych negatywnych, nieprzyjemnych informacji które oczywiście, nie wolno pomijać. Absolutnie takie rzeczy trzeba widzieć, trzeba na nie zwracać uwagę, ale też, żeby nie zapominać, aby szukać tych pozytywów, bo one są, bo one naprawdę są. Dlatego też zachęcam Was do oglądania Weto. Za parę dni ukaże się kolejny odcinek z cyklu banki, a później, po nim, jak w każdy piątek. Kolejny materiał z cyklu działaj, czyli serii poświęconej konkretnym działaniom, które podejmujemy tu na veto, tu w ramach zespołu veto w kierunku promocji wolności i walki o to, aby chociażby ten lockdown w końcu, chociaż, oczywiście, chociaż odrobinę, zelżał, trochę napiętnować pewne działania i trochę powalczyć w takim zakresie, w jakim możemy. Ode mnie to tyle na dzisiaj. Trzymajcie się. Cześć. Wszystkiego dobrego. A więcej wolnościowej propagandy na weto.media. Nie zapomnij przeczytać opisu i zapraszamy do oglądania następnego materiału. Śmiało kliknij!